Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, o samej ekspozycji ja może nie będę mówił, bo przed chwilą dopiero też wszedłem do tego miejsca i dopiero, mam nadzieję, spokojnie będziemy mieli okazję ją obejrzeć, ale chciałbym się podzielić z Państwem kilkoma refleksjami przy okazji tej wystawy. Otóż można zadać sobie pytanie, po co w dobie internetu, masowych mediów robić fotografie poszczególnych zabytków, jeździć na końce Europy i robić zdjęcia. Wystarczy kliknąć sobie w internecie, poszukać i te obiekty zapewne się znajdzie. I to czasami w 3D, a czasami w ruchomej formie, całe filmy można ściągnąć, więc można zastanowić się, dlaczego i po co ten cały nakład pracy. Otóż, może paradoksalnie, rzecz ujmując, żyjemy w świecie nadmiaru obrazów, nadmiaru szczególnie ruchomych obrazów. I czasami potrzeba, żeby coś naprawdę zobaczyć, potrzeba nam kogoś takiego jak artysta, fotograf, który nam jak palcem pokaże, o zobacz, to jest ciekawe, to jest dobre, to jest piękne. Zatrzymaj się chwilę, nie leć za ruchomymi tylko obrazami, tylko skup się. Skup się na tym, co jest trwałe, co jest do uchwycenia w pięknie przemijającego świata. Oscar Wilde.